No, tak na przykład. Cześć. No tak, to my standardowo. A to paczka. Dostaliśmy tą małą, ale zacną paczuszkę od widza. Notabene chyba też Marcina, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tak, no. Też Marcina. I tak stwierdziliśmy, że chyba sobie zrobimy takie po prostu ważonko. Dalej nie było. Zobaczymy, co tam ciekawego mamy w tej paczuszce. Jakby to sobie poważyć, bo złomek elektroniczny tutaj jest fajniusi. Waga jest przygotowana. Będziemy ważyć. Więc dobra. Po kolei sobie wyciągamy, co mamy. Telefon. Nokia. Kiedyś takie były. No, trochę schodzony. Możliwe, że nawet działa, co nie? To jeszcze czasy telefonów, gdzie bateria wymienialna była. Tak. To miała bateria, ale to jest Nokia model 206. Aha, Nokia 206. O, taka. Tak. BL? Może nawet, nie wiem. Nie jest napisane jaka, ale chyba dłuższa niż BL-ka, wiesz? Wiesz, jak masz, możemy spróbować przymierzyć. Właśnie miałem. Mhm. Gdzieś była ta. Patrzcie, czasy kamerek pojedynczych. Ja. Takie rzeczy. No dobra. Dobra, możesz iść dalej, nie patrz. Sprawdzimy sobie kiedyś to. Czy tu mamy jeszcze jakiś telefon? Nie mamy więcej telefonów. Więc na razie sobie odłożymy, a później poważymy. O, bateria przyniesiona. Ty, pasuje. Nie, co ty pan? Nie, nie pasuje. A. Tu musiała być jakaś większa. A, ty patrz inna, nie z blaszkę, z takimi wycięciami. No, no, no. Dobra. To nie takie oczywiste. No dobra. To ten model, co ojciec mi dał, to ma taką baterię. Aha. Jest bardzo zbliżony wyjątkiem, tym wyglądem. Wiesz, tylko się różni tym, że ten przycisk ten przycisk, co tu jest dookoła, jest jasny, a tutaj jest czarny. Aha, no i karciota jest bardziej. Są, no. Bardzo podobne. Tak, jakie takie były. No. Dobra. To na razie sobie odłożę, że posortujemy troszkę, bo nie wiem, co wyciągnę ciekawego i dopiero będziemy ważyć, jak posortujemy. Nie? W sumie nawet mogę na wagę położyć. Ja zobaczmy, ile wszystkiego było. 1,4 kg. Razem z telefonem jest trochę więcej. 1,47, prawie półtorej. Aha, jeszcze jest karton. No dobra, to wyciągamy. Tu są kable. Kable uda się zhandlować. Trzeba poucinać te wtyczki. Okazuje się, że Eco Center kupuje tylko takie wtyczki. Nie kupują tych zwykłych. Ale kable pójdą na miedź. Ciężko mi będzie policzyć. Policzę to może pół na pół, bo nie wiem, ile te wtyczki będą. Nie chce mi się teraz tego rozcinać, żeby to policzyć. Zobaczymy za jakiś czas. Teraz wyciągamy kolejne płytki. Płytka. A w ogóle to ona jest z jakiegoś urządzenia audio. Nie? To jest moduł jakiegoś wzmacniacza. Zobacz, ma dwa chincze. To nie są chincze, tylko te jacki. Gdzie zawsze mylą dwa jacki. No. To niewykluczone, że to jest jakieś audio. Może i nawet działa. Audio, no. Tak, może działa. No dobra, to tu mamy płytkę. Ta płyta jest raczej płytą z CD-ROM-u, nie? Z jakiegoś starszego troszeczkę. To Shiba, Samsung, chipy, cała śmietanka towarzyska, ale ma złącze tak jak CD-ROM. Tak, wygląda, ale dość bardzo duże to jest. No duże, no, podejrzane, co nie? CD-ROMy takie. Chyba, no, że. Ale pasuje chyba pod tą złącze, wtyczkę. Tak. No, opo... Nie, patrz, to jest. Patrz, brakuje ząbków. Kurczę. A to jeszcze starsze. To jest jeszcze starsze, musi być chyba, że to pod to. Aha. O, pod to a, pasuje. Dobra, dobra, bo tamta to ja to się była pomyliłem. Dyskietkowa chyba. No dobra, czyli pasuje pod to. No rozstaw tak, jest normalnie zasilania molex, co nie? Ten. No to jest, jak jest wyciągnięte z tego, to wydaje się, że jest większy niż jest dysk, nie? No właśnie przyznam, że trochę się też wydaje, że za duża, bo CD-ki są bardziej blisko, no ale generalnie płyty z tego będą oddzielną kategorią oczywiście też, to jako zwykło. Wyciągamy dalej. To jest płyta, już widzę, że z telewizora bądź z monitora.
Może się uda jako płytę B. Ja to zawsze wysyłam jako B, ale nigdy mi nie liczą po całości B. No bo tak. Płyta płaska telewizora, płytka C. Ładna. Z telewizora Zoran. O kurczę, brzmi jak z jakiś Zoran, z czego z Power Rangersów mi troszeczkę brzmi. Chociaż tam chyba inne było imię. Ale to będzie płyta C, więc zobaczymy. No, płyta z największego kondensatorem, z największym kondensatorem, jaki widziałem. Ale tu jest układ 6 tranzystorów. Jak znam życie, to są MOSFETy. 6 MOSFETów sugeruje mi, że to jest sterownik silnika BLDC, czy to się chyba tak nazywa? Jakoś tak, zawsze mylę tę kolejność tych literek. Silnik krokowy. Tu w sumie nawet jest Variable Capacity Compressor. Kompresor o zmiennej pojemności. Czymkolwiek by to było. No to jest sterownik z tego. Gdzieś prąd wchodził. Albo to nawet wychodził do silnika. Jest wychodzące 3, bo silnik BLDC czy BDLC ma właśnie 3 fazy. Dlatego jest 6 MOSFETów. No i te MOSFETy tutaj nawet są przy wyjściu, więc tu była wtyczka na silnik. A tu pewnie wtyczka zasilania. A tu pewnie wtyczka do czegoś innego, CN, może jakieś programowanie. Ale żeś się rozdrobnił w tym, czym do czego jest ta płytka. No, strasznie, co nie? No. Fajna. Ty może dałoby się przeprogramować, tu pewnie jest mikrokontroler. I co po czym by sterowało? To może sterować nawet silnikiem od hulajnogi. Ale nie steruje silnikiem od pralki. Modem. Modem będzie kartą modemu. O, patrz, płytka, złącze dyskietkowe. Mhm. Ale to jest na pewno z jakiegoś czytnika kart pamięci, więc to raczej pójdzie jako taka płytka. Ramy. Ramy to zawsze lubimy. Ramy mamy na razie 3. Ramy fajna rzecz, bo najdroższa z tego wszystkiego. A to jest chyba karta sieciowa. Jaka wąziutka. Malutka. No. Malutka sieciówka. Sieciówka będzie do płytek. I tu, proszę Państwa, duży gabaryt. Płyta główna. Płyta główna. Płyta główna. To my tu mamy bez baterii, ładnie przygotowana, bez metali. Marcin wiedział, jak to się robi. Tak, wszystko jest. I to mi wygląda płyta z tych starszych. No, będę to wysyłał pewnie jako płytę starszą. Zaraz spróbujemy to poważyć i zobaczymy, jak jest. I jeszcze jest jedna rzecz. I to jest grafika. Karta graficzna. No dobra, to tyle mamy płyteczek. Tak jak mówiłem, małe, ale zacne. No ale będziemy sobie to po kolei ważyć. Przygotowałem sobie tutaj z boku paluchem, kręcę, widzicie, cennik. Procesora nie mamy. Pojedźmy po kolei. RAM. RAM to zawsze dobra rzecz. RAM, za RAM płacą dużo. 147Z zawsze za RAM płacą. Bo on jest zawsze lekki. 8,23. Szału nie ma, ale fajna. Co nie? 3 płytki i masz 800 zł. Co nie? No jest fajna. Dobrze pamiętam, tu się M plus robi. No to już mamy 800. Możemy do pudła z powrotem w sumie włożyć. Włóżmy sobie płytki B. Płytki B są po 4Z zawsze. Złoty 16. Szału nie ma. M plus. Mamy 9,39. Jest gites. Fajnie. To malutkie, leciutkie. To ja liczę po 6, ale tam jest uznaniowe od 6 do 12 zł. Ja liczę zawsze najniższą, optymistycznie i tak. 12 groszy, no jest tylko jedna. Oczywiście jak będę to wysyłał, to pewnie zbiorczo będzie z większą ilością rzeczy, no ale mamy. Dobra, to mamy. Teraz załóżmy, płyta komputerowa główna stara. Płyta jest ciężka. Dobrze, że jest stara. Bo stare są warte więcej. 30 zł, już widzę pół kilo, więc 15,54 sama ta płyta. Już mamy 25 więcej zł. Więcej niż jakbym ją wystawił na Allegro, nie? Tak. Tak to jest. Możemy sobie nawet przysunąć teraz wagę trochę bliżej. O, tak teraz. Nie wiem. I tak pewnie nie widać, ale mówię wszystko. No, pół kilo taka płyta, co nie?
Znaczy, coś jeszcze z niej będziesz ucinał? Nie, ona jest gotowa. Aha. Ona jest ładnie przygotowana. No mówię, Marcin wiedział, co robi. Jest gotowa do wysyłki praktycznie. To gdzieś z innymi płytami pójdzie, bo to też mamy jeszcze gdzieś jakieś inne. Nie, no bo ja mówię z tym Allegro, tak, bo ten, bo czasami nam się zdarza jakaś płyta, którą znajdziemy, albo jakąś jakaś grafika i to wygląda w miarę sensownie i to się wystawia, nie wiem, za 5-10 zł w licytacji i to tam leży, więc. Więc jak już, to lepiej, tak jak Marcin robi, wysłać to z płytkami tam do tej firmy zbiorczo i one też się nie zmarnują. Tak. Dobra, tu mamy karty rozszerzeń. Karty rozszerzeń są też ładnie zrobione bez śledzia. To jako te, że bez śledzia są 36 zł warte. Jak dodamy M+, to już mamy 30 zł i 38 groszy. Na wszystkim. Możemy je odłożyć. To jest płyta z napędów. Płyty z napędów nigdy nie wysyłałem, szczerze mówiąc. Jeszcze nawet nigdy jej nie wyceniałem. Obecna cena to 36 zł za kilogram takich płytek. Czasami zastanawiam się, zawsze się zastanawiam, czy CD-romy wysyłać w całości, czy po prostu wybebeszać. Jak wybebeszę CD-roma, to tam jest więcej plastiku w środku niż co warte, co nie? Ale wybebesz to. To jest dużo roboty i marnowania czasu. Tak, to się trochę grzebie. Ta płytka kosztuje 2,59, a kilogram CD-romów kosztuje 2,50. No 9 groszy różnicy, tak? Ale tu masz jednego CD-romu, a jeden cały CD-rom nie kosztuje. Cały CD-rom nie waży kilograma. A jak to chcesz wymontowywać? Jak to trzeba by rozkręcać? Przecież one są w stalowej obudowie. W środku. Trzeba płytkę odkręcić i te. No i 4 śruby, 8 śrub do odkręcenia. Dobra, w każdym bądź razie dodajemy. To będziemy kiedyś ostatnio się bawić. Sprzedały jakby, przecież za więcej niż ta firma to skupuje. Tak, 20 CD-romów sprzedaliśmy za 45 tak, zł. Z tego jeszcze były te malutkie takie do komputerów, do laptopów. Tak, to wszystko od ciebie, Andrzej, dzięki. Pewnie oglądasz, zawsze nas oglądasz. Także udało się. Poszły. Ok, to mamy 32,97 razem. Możemy to spakować. No i ostatnie, a prawie ostatnie, bo jeszcze telefon jest przecież. Kable. Jak to policzyć? Wtyczki, za wtyczki płacą 2,50. Sorry, 4Z. Za wtyczki płacą, ale za kable mix płacą 5 zł. No to policzmy, że niech będzie to 4 zł. No dobra. No i wiadomo, i tak się zmieniasuje. 64 groszy, czyli w sumie takie symboliczne dorzucenie do czegoś. I został nam ostatni telefon. Telefony komórkowe są dużo płatne, więcej niż smartfony. Tylko to z klapką? Pewnie bez klapki. Zważmy w najgorszym wariancie, czyli bez klapki. Oczywiście bez baterii. No i popatrzmy. Kilogram telefonów kosztuje 40 zł. Czyli ten telefon jest warty 2,32. A kiedyś był warty dużo. Co nie? A teraz takie ceny. No i dobrze. I mamy podsumowanie. 35,93. Także taką wartość, jeżeli optymistycznie wszystko się uda, taką wartość ma paczka, którą dostaliśmy od widza Marcina. Dziękujemy oczywiście. Tak, dziękujemy bardzo. Bardzo lubię wysyłać takie rzeczy do skupu. Fajne, czyste, ładne płyteczki. I dobra, okej. Okay. No to wychodzi, że tu mamy chyba wszystko poważone. Także oczywiście będziemy to na recykling wysyłać. No bo to są akurat rzeczy, które no nie ma się co oszukiwać. Technika poszła do przodu, nie są nikomu potrzebne, no tak mówiąc. A jak wyślemy na recykling, to jest szansa, że ponownie zostaną surowce wykorzystane. Okej, dobra. No to dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć. Cześć.